Jesteśmy teraz sam na sam z Martą Górniczką, reżyserką, twórczynią Chóru Kobiet. Dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Już niebawem w teatrze w nowym w Warszawie spektakl Hymn do Miłości. Dokładnie w sobotę, dobrze mówię? Tak, zapraszam państwa bardzo gorąco. Odbędą się dwa spektakle w sobotę o 20 i w niedzielę o 20. 嗯。Um Będzie to warszawska premiera tego spektaklu. Spektakl, który powstał w koprodukcji, jest produkcją Teatru Polskiego w Poznaniu. Także przyjeżdża cała ekipa z Poznania. Na pokładzie też są aktorzy z chóru kobiet, ale wszyscy spotykamy się właśnie tutaj w Warszawie w sobotę i w niedzielę. Jesteśmy w, po premierze berlińskiej, mhm. która odbyła się tydzień temu. A pra premiera w ogóle była w styczniu, to tak, co mówię? Tak, mhm. pra premiera odbyła się w styczniu w Teatrze Polskim, w, właśnie w Poznaniu. I, I w zasadzie właśnie w tym miesiącu zaczęliśmy jakieś takie no, duże europejskie tournée. Dwa tygodnie temu byliśmy w Atenach. Z tym spektaklem otwieraliśmy festiwal Ateny i Apidauros Festiwal, właśnie w Atenach. Tydzień temu odbyła się premiera Berlińska, jak Berlin tak przyjął? Jest. Hymn do miłości, Ojej. zanim powiemy. Co to w ogóle jest? No, świetnie przyjął. Odbiór był naprawdę niezwykły, bardzo gorący, i ta publiczność berlińska była i bardzo rozumiejąca, i bardzo czuła w zasadzie na wszystkie teksty. Myślę też, że się w jakimś sensie dobrze bawiła, chociaż ten śmiech zamierał na ustach, ale to przyjęcie było naprawdę świetne i, i, i to jest jakaś taka wielka radość i duża satysfakcja, myślę, dla całego też zespołu. Proszę powiedzieć, w szczególności tym z naszych słuchaczy, którzy nigdy wcześniej nie zetknęli się z takim zjawiskiem, jakim jest chór kobiet. Jak pani tworzy swoje spektakle, jak pani tworzyła ten spektakl, jak konstruowała pani libretto i na czym polega to zjawisko chóru, fenomen, siła tego, tego zjawiska, jakim jest chór? W, ta idea narodziła się w Instytucie Teatralnym już kilkanaście lat temu, i w zasadzie, takim, um, taką pierwszą myślą, która towarzyszyła mi przy tworzeniu um, zespołu, była próba zbudowania, stworzenia um, po prostu nowoczesnego teatru chórowego. I mhm. szukałam dla. Dlatego teatru formy szukałam dla tego teatru postaci i Maciek Nowak, ówczesny dyrektor Instytutu, otworzył dla mnie swoje drzwi. I, i w zasadzie stworzył mi taką możliwość, Otw ogłosiliśmy publiczny casting. I w zasadzie też nie stosowaliśmy jakichś bardzo mocnych kryteriów. W zasadzie nie było żadnych kryteriów. W każdym razie chodzi o takie kryteria zawodowe, czy muzyczne, czy pewnego przygotowania teatralnego. Więc otworzyliśmy jakby ten dom i zaprosiliśmy kobiety do tego, żeby próbowały ze mną stworzyć taką właśnie nowoczesną postać dla teatru chórowego. Gdzieś, gdzieś wciąż w to wierzę, że w, w głosie ludzkim i w, jakby właśnie w takiej nowej postaci chóru na scenie tkwi taki bardzo, bardzo rewolucyjny, bardzo mocny potencjał. Nawet, nawet wydaje mi się, że to jedna i, i dla mnie osobiście jest to jedna z takich mm, jest to siła po prostu, która, y, która jest y, y, no bardzo mocnym narzędziem we współczesnym teatrze. Mhm. Jest to siła i w sumie społeczna i jednocześnie polityczna, tak bym powiedziała, bo chór zawsze bierze na warsztat takie najbardziej palące problemy y Pierwszy w zasadzie chór był ym, tworzony wokół, ym, ym, wokół kobiet i wokół takiej próby znalezienia dla nich języka, ale każdy kolejny w zasadzie właśnie był odpowiedzią na, na, na takie najbardziej palące ym, problemy współczesnego świata, tak bym powiedziała. Mhm. Zawsze ta wspólnota jest bardzo rozmaita i bardzo inkluzywna i tak też jest w tym przypadku. To znaczy, na scenie stanie chór 25 osób, ym, bardzo różnych. Myślę też, różnie myślących i, i o różnych ścieżkach życiowych. Są tam też zawodowi aktorzy, są aktorzy właśnie chóru kobiet, ale są też osoby z niepełnosprawnościami. Jest, jest starsza pani, jest też zupełnie młody jedenastoletni aktor, Tymon. Także ta wspólnota jest bardzo różna i nie bez powodu ona jest bardzo różna i bardzo właśnie taka... Bym powiedziała inkluzywna, bo ten repertuar, który ona na scenie śpiewa, to jest w zasadzie libretto, które jest mieszanką naszego narodowego repertuaru, naszego hymnu, ale też naszych patriotycznych pieśni. I w zasadzie z, w zestawieniu tej rozmaitej wspólnoty z tymi pieśniami tworzy się jakieś takie bardzo dotykające, myślę, napięcie. Mhm. Y Hmm. Hymn do miłości. Hymn, dobrze mówię, do miłości. E, o, o, o jakiej miłości, o jakich problemach, na czym ma polegać e, ten konflikt, który jest zawarty w tym librecie? E, o czym tak naprawdę jest, mówiąc, najprościej hymn do miłości? Um. No, jest to spektakl o, o Polsce, chyba przede wszystkim. Jest to też spektakl o Europie o jakimś takim potwornym krzyku wydaje mi się, marszu krzyku który przetacza się przez Europę o, o takim wielkim strachu i wielkiej frustracji która gdzieś nam wszystkim towarzyszy. I która jest wyrażana w bardzo różny sposób, i jakby bardzo y, momentami toksycznym, i y, 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 bardzo politycznym językiem. Y, Z wydaje czego mi się, ta frustracja wynika? Do, czy, jak, jakie są źródła tej frustracji? Skąd się bierze ten lęk? Jakby pani to zdiagnozowała? Jakie jest pani spojrzenie? Y, wydaje mi się, że. Mm, Wie pan, w całej Europie i u nas w Polsce też <grym> budzą się takie bardzo silne tendencje nacjonalistyczne i w zasadzie tworzy się taka fantazja, tak bym powiedziała, o narodzie, który potrafi być, nie wiem, homogeniczny, który potrafi być jednolity. I jednocześnie gdzieś w, temu wszystkiemu towarzyszy w zasadzie strach przed obcymi, tak? Przed obcem. Przed jakąś inwazją, przed tym, co mogłoby się stać z nami e, herosami tego narodu. E, I w zasadzie ten konflikt jest jakoś bardzo trudny do rozwiązania e, i chór próbuje go pokazać właśnie w takim największym napięciu. E, ten krzyk e, ten, ten, ten hymn do miłości, w zasadzie ten tytuł jest też dosyć paradoksalny, bo chór bierze na warsztat język. Język, który mhm. próbuje... Um, 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 jak gdyby być też jakimś hasłem, to znaczy ja widzę niebezpieczeństwo takiego języka, który jest gdzieś bardzo pozytywny w swoim przesłaniu, który próbuje, próbuje kierować się właśnie miłością, czy próbuje się kierować nie wiem dobrem i prawdą, a w rzeczywistości potrafi być bardzo niebezpieczne i, i potrafi wręcz prowadzić do zbrodni. Mam tutaj na myśli And Andersa Breivika, mhm. jednego z piewców w zasadzie patriotyzmu, piewców w, no, w obrony Europy. Bardzo trudno to właściwie nazywać patriotyzmem, tak naprawdę. Tak jest. Oczywiście ja o tym mówię w cudzysłowie, ale faktycznie jego język i, i, i język tego manifestu, jak, jak się go przeczyta, a, a tytuł tego manifestu brzmi: e, Manifest obrony Europy mm -hmm. czy niepodległości Europy, jest, e, jest pisany właśnie takim językiem. E, e, w zasadzie językiem chrześcijańskim I, yy... No chyba trochę jednak jakąś karykaturą mimo wszystko. Jasne, jasne, że tak, natomiast jeżeli przeczyta się literalnie te, te zdania, tak jak one brzmią, to jest to język obrony, jest to język wyzwolenia, jest to język obrony, niepodległości, yy... I, I w zasadzie, w, w zestawieniu z tą postacią widzimy, jak bardzo ten język jest dwuznaczny, mm -hmm. tak? jak bardzo on jest niebezpieczny, jak bardzo on jest polityczny, jak bardzo on jest w zasadzie wywrotowy. I e, to, co chór e, robi, to chór właśnie pokazuje pewną taką niejednoznaczność języka i próbuje w niego w, w zasadzie walić jak w bęben i, i budzić jakąś taką kolektywną świadomość. To znaczy takie ostrożne, czy, 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 czy takie podejście z namysłem do języka, który przetacza się przez dzisiejszą Europę. Chodzi pani o agresję, o, o, o nienawiść gdzieś zawartą w języku, który często. O ten hejt po prostu, tak? tak? Między innymi. Też między innymi o ten hejt, tylko właśnie ten hejt nie tylko, nie tylko wyraża się w taki bardzo bezpośredni sposób. Oczywiście jest go bardzo dużo i i, i chór go próbuje rozbrajać w jakiś sposób. Za pomocą zresztą też narzędzi muzycznych, mhm. czyli pokazuje go trochę jak taki komputerowy język. Tego jest bardzo dużo i, i myślę, że, że ten strach i ta frustracja właśnie to jakieś zniecierpliwienie powoduje, że że mm, jakby rodzą się nowi bohaterowie, nowi raperzy, tak mhm. bym powiedziała, e, współczesnego, współczesnego świata, czy współczesnej Europy, e, którzy tworzą właśnie swoje takie hymny do miłości. E, hymny pisane w obronie, hymny, hymny gdzieś podszyte właśnie ogromną frustracją i lękiem. E, ci bohaterzy też często są nazywani patriotami, e, czy sami siebie nazywają patriotami e, i e, mm, jakby próbują tworzyć taką narrację czy taką pieśń, która wydaje mi się, że jest właśnie bardzo dwuznaczna. Mhm. I tak jak nasze pieśni patriotyczne są jakby zwornikami wspólnoty, są takimi pieśniami, które zwykle nas łączyły i które mhm. zwykle, mm, y, nie wiem, pomagały nam y, w, w, jakby w trudnych momentach historycznych. Tak teraz te same pieśni, widzę w nich taki potencjał w zasadzie. Y, 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 Dzielenia? Dzielenia nawet mordowania bym powiedziała, nawet rozlewu krwi. Oto dziś dzień krwi i chwały, tak? E... Daleko idąca teza odważna. E... Myślę, że Może naprawdę, jesteśmy, Myślę, że naprawdę jesteśmy w jakimś bardzo trudnym momencie i wystarczy wystarczy sięgnąć do, do tego internetu naszego i, i zobaczyć, jak bardzo w zasadzie rzeczywistość staje się jakimś fantazmatem. Jak bardzo te języki, które próbują tą rzeczywistość opisywać, są pomieszane. Jak bardzo one stają się babeliczne. I stają się też przez to niebezpieczne, bo trudno bardzo się jakby w tym gąszczu e, takiej niejednoznaczności, ale przede wszystkim polityczności języka. Język jest bardzo, bardzo polityczny. I te słowa nasze wielkie właśnie, miłość, prawda, stają się w zasadzie czystą polityką. E, I e, wydaje mi się, że bardzo trudno to rozpoznać. A, a chór ma pokazać właśnie, jak bardzo to jest niebezpieczne, jak bardzo to jest niejednoznaczne. No i chór właśnie tę babeliczność... Chór i muzyka, bo jest to w pewnym sensie oczywiście w cudzysłowie. Również tekst, który pani używa, jest jakby muzyczny. To właśnie w, 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 w muzyce, w takiej polifonii, czy nawet monofonii, ta, 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 ta wieża Babel może. Może zafunkcjonować, no bo sztuka daje takie możliwości. A ja ciekaw jestem, jak łączy pani takie zaangażowanie i taką publicystykę, publicystyczność, jeśli można tak powiedzieć, z, z, z pewnym misterium i ze sztuką. Jak, jak one do siebie pasują? Jak, się, jak, jak to zrobić, żeby to połączyć? Bo to wydają się trochę sprzeczne żywioły. Nie, wydaje mi się, <noise> wydaje mi się, że, 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 że to nie jest odległe. Chór antyczny też się zajmował jakby najbardziej palącymi problemami i w zasadzie my dzisiaj robimy rzeczy podobne. Natomiast faktycznie muzyka z, czy, czy narzędzia muzyczne, które stosujemy, bo chór mówi portato, mówi staccato, chór też cudownie potrafi śpiewać i na koniec tego spektaklu śpiewa fragment z Bacha w czterogłosie i naprawdę robi to cudownie. Jakby wszystkie narzędzia i te wszystkie jakby sposoby muzycznego wykonania mm, służą, służą y, do tego, żeby budować jednak jakiś przekaz. Mm. On jest, e, e, tak jak mówię, no, ten chór jest społeczny i polityczny jednocześnie. Mm. To znaczy e, na scenie pojawiają się te bardzo rozmaite osoby, żeby e, opowiadać jakby o współczesnym świecie i w jakiś sposób prowokować widza do myślenia. E, I wierzę w to, że, że głos ludzki jest taką, e, takim wyjątkowym właśnie tutaj wehikułem. Głos i ciało jednocześnie, e, który potrafi... E, Rzeczywiście w bardzo taki dotykający, bezpośredni sposób mówić do widza i w jakiś sposób też budzić jakąś kolektywną świadomość, dlatego że chór zawsze stoi naprzeciwko innego chóru, czyli ten chór złożony z aktorów stoi zawsze naprzeciwko chóru, który tworzy publiczność. Mhm. I no, muzyka jest, jest tutaj. Mm, taką, takim, takim miejscem też ta muzyka jest bardzo rozmaicie potraktowana, bo chór wykorzystuje bardzo rozmaite gatunki muzyczne od klasyki, mm -hmm. e, poprzez, e, poprzez punk, poprzez e, takie mówienie właśnie bardzo komputerowe. E, tworzy też dla siebie taką własną, e, własną, e, e, własny rodzaj jakby wypowiedzi. Ja to nazywam rytmiczną mową, taką mową komputerową. E, w każdym razie, e, jakby oscyluje wokół różnych, e, różnych gatunków. W trakcie tego spektaklu e, państwo będziecie mogli usłyszeć też fragmenty Lenona na przykład. Śpiewa. Oh. Ona, e, tak. A co Lenona, jeśli wolno, e... zapytać? E, oczywiście jedną z najcudowniejszych wiosenek Lenona o miłości. Mm -hmm. e, także e, także w zasadzie chór tworzy taki miks gatunków i to, że pojawiają się tutaj te pieśni patriotyczne, e, one się pojawiają, one pojawiają się jako cytaty, pojawiają się i znikają, pojawiają się w pewnych kontekstach i w zasadzie chór m, działa głównie poprzez te konteksty, sąsiedztwa, sąsiedztwa różnych bardzo rzeczy, sprzecznych czasami rzeczy. Może to brzmi teraz bardzo... Ha e, mm -hmm. Tak, bardzo chcę Pan powiedzieć chaotycznie. Jest budowany z tego bardzo, bardzo silny, myślę i bardzo jednak przemyślany przekaz i bardzo też niejednoznaczny. Także zachęcam Państwa do zmierzenia się z tym. Z chaosu rodzi się przecież. Świat, prawda? Ja bym powiedziała, że ten chór jest w jakimś sensie monstrualny, że ten chór jest w jakimś sensie potworny w tej mieszaninie. I ta potworność, jego i monstrualność bierze się właśnie z naszych czasów i mm -hmm. z tego wobec czego chór musi. Zająć swoje stanowisko, i ta, ta, ta monstrualność muzyczna, czy monstrualność tekstowa, jakby z bezpośrednią odpowiedzią, jednak na, na, na to, co się dzieje za oknem. Zapraszamy Państwa do Teatru Nowego w Warszawie w sobotę. Dobrze mówienie. Tak jest, w sobotę, sobotę i w niedzielę od o godzinie 20. Marta Górnicka była dzisiaj gościem Jazzowego Poranka Dwójki. Bardzo pani dziękuję. Bardzo dziękuję. I zapraszam państwa do teatru, a żeby zobaczyć, jak ta, ta monstrualna, jak pani powiedziała, konstrukcja, jak wygląda i jak oddziaływuje na scenie.